Mosir był okłamywany, jeżeli chodzi o działalność Fundacji Talentowni. Przede wszystkim fundacja na terenie obiektu, który się znajduje za naszymi plecami, regularnie organizuje spotkania biznesowe, na które opłata wstępna, wstęp kosztuje 60 od 100 zł. Usłyszałem, że to nie fundacja przyjmuje te pieniążki od uczestników, a to oznacza, że lokal jest podnajmowany bez zgody Mosiru osobom trzecim, podmiotom trzecim, nie wiem komu. Poza tym organizowane na terenie obiektu są targi, festiwale, odbywa się sprzedaż detaliczna produktów. My na takie coś zgody nie wyrażaliśmy. Moje wątpliwości budzi, czy przypadkiem fundacja nie czerpie korzyści finansowych z tytułu podnajmu. Pan Piotr w ciągu 14 dni musi opuścić lokal. Dlaczego tak się stało? Pozwolę sobie przeczytać, bo jest długa rzecz. Umowa zakłada, że lokal zostaje wynajęty z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przez najemcę polegającej na prowadzeniu zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze odkrywania i rozwijania talentów i nie może być wykorzystywana do żadnej innej działalności bez pisemnej zgody wynajmującego, to jest Mosiru. Wynajmujący bezwzględnie zakazuje oddania do bezpłatnego użytkowania całości lub jakiejkolwiek części przedmiotu najmu osobie trzeciej bez zgody wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej. Zastrzeżenie powyższe dotyczy także zawierania innych umów, przedmiotem których byłaby wynajmowana nieruchomość. Pan Piotr zamiast powiedzieć, słuchajcie, no dobra, usiądźmy do rozmów, podyskutujmy, gdzie lokal, jak lokal, od razu użył słowa, zabiją talentownię, zniszczą talentownię, talentownia przestanie istnieć. Czyli co? Talentownia to jest ten lokal, czy talentownia to jest fundacja? Fundacje zmieniają swoje miejsce zamieszkania, funkcjonowania co jakiś czas, z różnych względów. Czasami podejmują od miasta, czasami podejmują od firm prywatnych, ale działają i czasami są zmuszone do tego, aby ją opuścić. Czasami wskutek nieszczęśliwych zdarzeń. W tym wypadku, w momencie, w którym rozmowy miały nastąpić, pojawił się od razu atak na miasto. Atak, który polegał na tym, że miasto jest winne. Miasto chce zabić życzenia dzieci. Miasto chce zabrać dzieciom talenty. W imię czego? Pan Piotr argumentuje to tym, pomimo tego, że nawet nie wiedział, gdzie ewentualnie mógłby dostać ten lokal, już powiedział jedno. On musi mieć lokal duży, w centrum miasta, z parkingiem bezpłatnym. Pan Piotr i fundacja otrzymały lokal na preferencyjnych warunkach najmu, które zbiegały się z stawkami najmu określonymi w rozporządzeniu prezydenta miasta Opole z roku 2017. Stawka ta preferencyjna dla podmiotów, które mają służyć społeczeństwu i prowadzą społeczną działalność, została określona na 2,19 groszy netto miesięcznie i tyle za metr kwadratowy. W związku z tym pan Piotr płacił jakieś 650 zł netto za lokal 300-metrowy. W przypadku działalności gospodarczej stawka ta wynosi 23,50, więc opłata powinna wynosić około 6 tysięcy. Stawki, które przedstawił pan dyrektor Sabat, były konkurencyjne względem innych, gdyby miało to robić na wolnym rynku. Mimo to i tak cały czas gdzieś w tym wszystkim było to podszyte próbą osiągnięcia czegoś więcej, niekoniecznie w imię wyższych celów, bo zwróćcie uwagę, zwracał się, że chciałby ulgi na różnego rodzaju związane z COVID-em. Okej, miasto ma takie narzędzia, warunek jest jeden. Trzeba wypełnić bardzo prostą dokumentację, ankietę, w której zawarte są wszystkie dane na temat działalności fundacji czy firmy w danym okresie. Prosta, dostępna dla każdego ankieta. Proste pytania. Co należy zrobić? Jakie były dochody? Jakie były wydatki? Co było robione? Jaki był cennik? Jakie były plany zajęć realizowane? Mimo to pan Kozioł tego nie zrobił. Nagle wybucha bomba na początku grudnia tak naprawdę, że pan Kozioł budzi się, pozostaje mu 7 miesięcy zakończenia umowy. Ja mam screeny i zdjęcia, gdzie są przedstawione, jest regularny handel, są kasy fiskalne, mam zaproszenia na eventy z odpłatnością gotówką na miejscu. Ja się do tego mogę ustosunkować. Ja jestem oburzony i czuję się oszukiwany przez pana Piotra jako aktualny dyrektor i nie zgadzam się, aby w
instytucja, którą kieruję obecnie, patrzyła na to z założonymi rękami i godziła się, aby dodatkowo uderzać w nią jako tą, która przymyka oko na zarobkową działalność. Jaki to jest Mikołaj, który w zamian za prezenty mówi dzieciom: stańcie z tabliczką, ratujmy talentownię. Jak to się ma? Tu nie chodzi o to, że pomoc jego była zła, czy on nie pomagał dzieciom. Nie, z tym nikt nie dyskutuje. Ale wykorzystywanie dzieci w takim celu. Wyobraźcie sobie państwo, że jest kampania wyborcza i na przykład któryś z polityków mówi: słuchajcie, my wam teraz zrobimy, damy wam na przykład nowe zabawki. Ale słuchajcie, stańcie z karteczką, pan Iksiński, kandydat na Sejm. Czułaby z tego powodu burza? W tym wypadku pan Piotr niestety, ale no przekroczył cieniutką linię między bezinteresowną pomocą, a rozgrywaniem dzieci do swoich prywatnych celów, czy celów fundacji. Mieliśmy do czynienia z osobą, która przedstawiała się wszędzie jako osoba krystaliczna, która tak naprawdę poświęca swoje życie niczym superbohater na rzecz innych. Do wszystkiego trzeba być przygotowanym. My jesteśmy przygotowani, my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Pytanie, czy pan Koziol ma sobie coś do zarzucenia, czy nie. Trudno powiedzieć, to jest pytanie, które należy zadać mu. My ze swojej strony robiliśmy absolutnie wszystko, żeby panu Koziolowi pomóc, a przede wszystkim pomóc jego potopiecznym. Mamy wiele narzędzi, mamy wiele instytucji, które pomagają na co dzień dzieciom. Nawet ta szansa, w której pan Koziol zrobił sobie sesję fotograficzną Ratujmy Talentownię, jest miejscem, w którym pomoc mogą uzyskać osoby poszkodowane, osoby, które takiej pomocy potrzebują na terenie miasta Opola.